Niejedną wojnę i dyskusję ludzie stoczyli, by odpowiedzieć na pytanie, czy Bóg ma brodę, czy trąbę. Czy po śmierci czeka nas klęczenie na grochu w zimnym pokoju, czy 72 kobiety w podjednym łożu, pełnym poduszek i niewylewających się szejków lodowych. Przyznacie, że to są fundamentalne kwestie, które mogą decydować o czyimś życiu i gdyby na przykład okazało się, że dziewice to błąd w tłumaczeniu i zamiast sterty kobiet po śmierci Saracena czeka paczka rodzynek, no to mogłoby wyglądać słabo w procesie rekrutacji wojownika samicy. Chociaż byłoby też niewiarygodną szansą marketingową dla producentów winogron. Rodzynki! Smak, za który warto umrzeć. Witajcie, racuszki. Dzień dobry, widzowie. Cześć Boże. Salam alejkum. Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że coś się dzieje w sferze zorganizowanej religii i szeroko pojętej duchowości. Z jednej strony kościoły pustoszeją, a społeczeństwo wydaje się coraz bardziej racjonalne i skupione na doczesności. Z drugiej nasi rządzący, kołysząc się wesoło w rytmie barki, wprowadzają przepisy zrównujące nasz kraj radykalizmem z państwami islamskimi. A horoskopy, magia, afirmacje przeżywają prawdziwy renesans. Wbrew pozornym sprzecznościom, to wszystko ma swoją wewnętrzną logikę, a kierunek, w którym podążają religie, jest całkiem wyraźny. I dziś podzielę się z wami tym, co na ten temat przeczytałem. Pod warunkiem, że będziecie grzeczni i odpowiecie na proste pytanie w komentarzu. 1. Czy wierzysz, czy nie wierzysz? 2. Jak to wpływa na twoje życie? Na przykład wierzę i to dla mnie ABC, nie wierzę i dlatego DEF. Pamiętaj również, by subskrypcję czerwoną kliknąć, gdyż trójka jest niezwykle ważna w symbolice chrześcijańskiej, a moje 300 tysięcy subskrypcji jest już na horyzoncie. Jeżeli po obejrzeniu tego filmu poczujesz takie ha, dowiedziałem się lub dowiedziałam się czegoś ciekawego, to wrzuć go na IG, FB albo podeślij znajomym. Dzięki. Zacznijmy od oficjalnych danych. Obecnie największa liga świata to chrześcijaństwo z ponad 2 miliardami wyznawców. Następnie na liście mamy islam. Później ludzi nie identyfikujących się z żadną religią. Hinduizm, buddyzm i religie lokalne ludowe. Do 2050 roku drużyna Allaha zrówna się z kibicami Jezusa i te dwie religie będą wtedy stanowić 60% populacji świata. Inną ciekawą prognozą jest fakt, że liczba wyznawców Wisznu, hinduistów, przewyższy grupę osób nie identyfikujących się z żadną religią, mimo że tych drugich będzie o 10% więcej niż dziś. Po prostu Indie będą miały niebawem swoje 5 minut w porywach do 50 lat, ponieważ rodzi się tam 26 milionów ludzi rocznie. Czyli do końca tego filmu w Indiach przybędzie 1683 obywateli, natomiast w Polsce około 17. No cóż, to pewnie kwestia tych słynnych hinduskich programów socjalnych albo trendów demograficznych, które działają identycznie dla każdego kraju od ponad 150 lat. Wow. Ale kto by się tym interesował? Oczywiście, liczba urodzeń to nie wszystko, ponieważ nie bierze na przykład teorii sekularyzacji, która głosi, że wraz z wzrostem poziomu życia kraje stają się coraz mniej religijne, czego największym przykładem jest Europa Zachodnia, gdzie wiara i kościoły są jedynie blędnącym cieniem niegdysiejszej potęgi. Słynnym kontrprzykładem dla tej teorii są Stany Zjednoczone, państwo, w którym w każdym hotelu leży Biblia, a wszyscy prezydenci przysięgają na nią z gorliwością bankiera udzielającego kredytu we frankach. Tu jednak czas wprowadzić niuans do naszych modeli, ponieważ w Stanach Jezus ma naprawdę wiele twarzy. I jak myślicie, ile jest obecnie odłamów sekt chrześcijańskich? 8, 10, 50, 2138? 40 tysięcy, a znalazłem nawet źródła podające, że 45. Na tamtejszy rynek religijny jeszcze wrócimy, bo jest naprawdę fascynujący. Ale najpierw zbudujmy sobie porządny fundament Piotra, skałę, wiedzy. Kolejnym przykładem świadczącym przeciwko teorii sekularyzacji są kraje Półwyspu Arabskiego. Jedne z najbogatszych, jednocześnie najbardziej religijnych na świecie. Zatem czyżby kontynentalni myśliciele w swoim europocentryzmie stworzyli teorię, która działa oparta jak szkła, przez które patrzą na świat, tylko na ich nosach? A może jest to druga... Czym jest religia? To proste przedmiotem, na którym odrabiamy Polski, ale czym jest duchowość? Tutaj robi się ciekawiej. Duchowość jest pewną umiejętnością, cechą lub aspektem człowieka, który szuka,
dąży do czegoś, co go przekracza, jest większe, istotniejsze, to poszukiwanie świętości, absolutu, ale również relacje, wartości i cel życia. Duchowość to jest twoja ostateczna troska, to, co jest dla ciebie najważniejsze. Jak widzicie, definicja jest dość luźna, ale to jest konieczne, by zmieściły się w niej wszystkie formy współczesnych wierzeń. Duchowość nie musi zakładać istnienia czegoś transcendentalnego, czyli wykraczającego poza zasięg doświadczenia czy poznania ludzkiego umysłu. Może wynikać lub wzrastać w związku z kontemplacją sił natury, bez kresu kosmosu i naprawdę wieloma innymi doświadczeniami. A żeby było ciekawiej, duchowość jest jak cebula, ma ogry, ma warstwy, ma poziomy, przepraszam, Szrek ma 22 lata, nie wszystko naraz. Religie powstają, gdy duchowość wielu ludzi się synchronizuje, to znaczy szukają Boga i życiowych prawd i zasad razem, najczęściej zainspirowani przez charyzmatycznego lidera, proroka, to to samo. Religia to szeroki kontekst społeczny, w którym ludzie szukają świętości, zorganizowana i najczęściej ustrukturalizowana duchowość. Kropka. Przed każdym porządnym skokiem trzeba wziąć rozbieg. Biorę rozbieg! Kilometra. I żeby zrozumieć w pełni, w jakim kierunku zmierzają religie i duchowość, trzeba wiedzieć, co dały nam pierwotnie. Albo inaczej, jest taka gra Age of Empire, gdzie tworzysz od zera swoją cywilizację. Wyobraź sobie rozgrywkę, masz swoich małych pigmejów, komanczy albo po prostu Niemców, budują domy, zaczynają uprawiać rolę, super. Czy oddasz część autorytetu i parę fajnych działek kapłanom, by zbudowali świątynię i wprowadzili religię? Ha? Oczywiście, że tak. Jak powiedział Voltaire, gdyby Boga nie było, należałoby go wymyślić. I chodziło mu o to, że Bóg, a co za tym idzie wiara i zorganizowane religie są użyteczne. Można powiedzieć praktyczne. Wspólna wiara wspiera spójność społeczną, pomaga w integracji z innymi ludźmi, zwłaszcza po jakiejś stracie lub innej tragedii. Podczas wspólnych świąt wznieca kolektywną żarliwość, jest lekarstwem na egoizm i dezorganizację. Connor Woods z Centrum Umysłu i Kultury w Bostonie zauważa, że wczesnych chrześcijan wyróżniał etos opieki nad chorymi, co oznacza, że więcej chrześcijan niż pogan przeżywało wybuchy epidemii w starożytnym Rzymie. Również islam, zwłaszcza początkowo, przyciągał wyznawców kładących nacisk na pokorę, dobroczynność i honor, cechy, które nie były zbyt powszechne w burzliwej Arabii VII wieku. Kiedy życie jest ciężkie lub gdy dochodzi do katastrofy, religie wydają się zapewniać bastion psychologicznego, a czasem też praktycznego wsparcia. W przełomowym badaniu ludzie bezpośrednio dotknięci trzęsieniem ziemi w Christchurch w Nowej Zelandii w 2011 roku stali się znacznie bardziej religijni niż pozostali obywatele tego sekularyzującego się kraju. Jak trwoga, no to wiadomo do kogo. Religia tworzy też wspólny wymiar, w którym wszyscy są równi przed Bogiem. Promuje postawy takie jak wdzięczność, szacunek do starszych, jałmużna, odpuszczenie win, wiara w autorytety, struktury, hierarchię. Zaspokaja też potrzeby celowości w życiu. Czyli wszystko to, co władcy lubią najbardziej. Lud się nie burzy, uśmiecha, śpiewa i czeka na lepsze życie. To znaczy na śmierć. Niemiecki pisarz Philipp Möller twierdzi, że bogowie służą utrzymaniu cię w tej samej pozycji społecznej, w której się urodziłeś. Ostre. Ale czy w pełni fałszywe? Filozof Daniel Dennett zwraca nam uwagę, że wielu ludzi nie wierzy w Boga, ale w wiarę w Boga, czyli po prostu w jej użyteczność społeczną. I to jest pewna esencja cytatu Voltaire'a. Nie chcę wskazywać palcem, ale czy poważnie myślicie, że wszyscy ci wesoło plumkający politycy są zagorzałymi katolikami, czy może po prostu liczą na pewne korzyści ze strony wpływowych biskupów? Linda Woodhead z King's College twierdzi, że historycznie rzecz biorąc, tym, co sprawia, że religie powstają lub upadają, jest poparcie polityczne. I wszystkie religie przemijają, jeśli go nie otrzymają. Najstarsza religia świata, zoroastrianizm, skorzystała na tym, że przyjął ją dynastie perskie. Punktem zwrotnym dla chrześcijaństwa było przyjęcie go przez cesarstwo rzymskie. Jak widzicie, zorganizowane religie historycznie miały dużo sensu i znalazły sobie naprawdę wygodne miejsce u boku władzy, gromadząc przez wieki wpływy, autorytety i kompetencje. Śmiem nawet twierdzić, że trochę zbyt dużo. To znaczy, życie po śmierci okej. Okay. Odpuszczenie grzechów? Spoko. Monopol na moralność? Sprzedawanie odpuszczenia grzechów za hajs, czyli odpusty? To jest lekka przesada. Misje nawracania prymitywnych, czyli po prostu innych kultur? Krucjaty? Stosy? Indeks ksiąg zakazanych? Korumpowanie polityków? Ukrywanie pedofilii? Defraudacja miliardów? Tysiące nieruchomości?
chyba nadużyto naszego zaufania. Poza tym nikt nie lubi przeświadczenia, że ktoś stale patrzy przez jego ramię i śledzi wszystkie ruchy. Nieważne, czy to Bóg, czy Google. Dlatego, jeżeli chcesz w internecie pozostać nieuchwytny jak duch, ale nie jak Duch Święty, to polecam NordVPN. Czy to było najlepsze przejście sponsorskie w roku? Swoje odcinki często piszę w kawiarniach, korzystając z publicznego Wi-Fi. I w takiej sytuacji VPN jest naprawdę dobrym nawykiem, ponieważ twoja aktywność jest po prostu zaszyfrowana i nikt nie będzie w stanie namierzyć twojego IP. Poza tym z pewnością wiecie, że Netflix kryje wiele swoich seriali i programów tylko dla mieszkańców Stanów, ale perełki mają też Japończycy czy Francuzi. BBC jako telewizja jest dostępne za darmo, ale tylko dla mieszkańców wysp albo klientów NordVPN. Do 12 września mają świetną promocję w pakiecie, w którym 4 miesiące dostajecie gratis. Bądź bezpieczny, anonimowy i surfuj po całym świecie. Poza tym, jeżeli to lokowanie wyjdzie, to NordVPN zostanie znane dłużej, więc jeżeli wybierzesz ich ofertę, wspierasz mój kanał. Dziękuję za uwagę, wracamy do odcinka. Zorganizowane religie są jak media społecznościowe. I szarlotka. Z czasem stygnął. Na przykład Kościół katolicki popełnił klasyczny błąd Facebooka. Zuckerberg chciał mieć platformę totalną. Statusy, fora dyskusyjne, zdjęcia, gry. Ale gdy ktoś założył Twittera, to okazało się, że on jest lepszy do krótkich wypowiedzi. Instagram był fajniejszy do zdjęć, WhatsApp do wiadomości i tak dalej. Podobnie Kościół stopniowo stracił naukę, gdy okazało się, że astronomowie znają się na astronomii lepiej niż księża. Choć wszyscy wiemy, jak trudno było ich do tego przekonać. Od czasów Wiosny Ludów grupy mówiące tym samym językiem zaczęły się mocniej identyfikować jako naród, jako państwo, przez co rolę spoiwa społecznego przejęły właśnie kraje. I wtedy, dokładnie w 1831 roku, polski parlament uchwalił biel i czerwień jako nasze barwy narodowe. Pamiętajmy, że Mikołaj Rej o tym, że Polacy swój język mają, pisał w połowie XVI wieku. Państwa narodowe i patriotyzm to jest relatywnie świeży twór. Stąd, zgodnie z teorią szarlotki, wywołuje silniejsze emocje. Dobrobyt, dostępny na razie jedynie dla elit, wzbudził w ludziach niechęć do podporządkowywania się autorytetom. I choć większość wciąż była niezwykle biedna, brak wizji śmierci czyhającej za każdym rogiem pozwolił bardziej skupić się na życiu doczesnym, a nie tylko czekać na to pośmiertne. Zaczęło powstawać coraz więcej sztuki skupionej na codzienności i życiu zwykłych ludzi. Wreszcie sport stał się dostarczycielem wspomnianej kolektywnej żarliwości, znacznie silniejszej niż Boże Narodzenie czy Wielkanoc. A skoro już o tym, jaki obraz mieliście w głowie, gdy wypowiedziałem nazwy tych dwóch świąt? Mikołaja choinkę i prezenty, czy dzieciątko wstające? Królika z koszyczkiem pełnym jajek, czy Jezusa na krzyżu? To właśnie sekularyzacja w praktyce. Religia ostygła, a nas zaczęły jarać nowości. Teraz wiemy już wystarczająco dużo, by odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Stany Zjednoczone tak długo opierały się procesowi sekularyzacji, który oczywiście u nich również już trwa. Ponieważ USA ma 250 lat i to nie całe. Gdy w Europie trwało oświecenie, Stany były zlepkiem kolonii na gigantycznym terenie. Życie naprawdę musiało być tam ciężkie. I jeżeli wyobrażacie sobie teraz czasy westernów, to było jakieś 150 lat później. Wtedy wszystkie wymienione przeze mnie cechy religii, które w Europie zaczynały być już passé, były im potrzebne. W dodatku to czas tak zwanego wielkiego przebudzenia, czyli jakby technicznie rzecz biorąc chrześcijańskiej misji do krajów chrześcijańskich, by zapobiec szarlotce. Średnio udane w Europie, w Stanach strzał w dziesiątkę. Były publiczne msze, nauczanie, wyznawanie grzechów, takie naprawdę kościelne the best of, tylko że protestanckie. W dodatku okraszone treściami rewolucyjnymi, które stawały się tam coraz popularniejsze. A co z Bliskim Wschodem? No, chyba sami rozumiecie, że oni po prostu dostali zastrzyk ze złota i z krajów rozwijających się stali się ultrareligijnymi miliarderami. Co nie zmienia faktu, że u nich również postępuje sekularyzacja. Po prostu, podobnie jak w przypadku Stanów, później. W XXI wieku model wiary stopniowo zmienia się z wyznawcy religii
do poszukiwacza duchowości, niejako robiąc wielki powrót do korzeni. Tylko dlaczego ci poszukiwacze nie chcą się modlić i uczyć w świątyniach, pomijając wszystkie skandale? Z ciekawą odpowiedzią przychodzi filozof Ken Wilber. Twierdzi, że religie Zachodu przestały się troszczyć o rozwój duchowy swoich wyznawców i skupiły na suchym wykładaniu prawd wiary, przez co ich żar stygnie. Widzicie, nasza duchowość jest jak Pokemony. Ma ewolucję. Dokładnie aż 6 poziomów, które w XX wieku opisał James Fowler, amerykański profesor teologii. I wyglądają one mniej więcej tak. Poziom pierwszy to faza intuicji dziecięcej. Rodzina jest całym światem, religia, magia i prawa natury mieszają się w jeden wspólny system. Logika nie istnieje, a tabu, tak jak śmierć czy seks, to tylko mgliste terminy. Poziom drugi to faza mitu. Prawdy religijne są przekazywane poprzez opowieści, w których Bóg jest antropomorfizowany, a symbole są rozumiane dosłownie. Świat dzieli się na dobrych i złych i po prostu wystarczy wybrać, po której stronie staniemy. W trzeciej fazie, syntetyczno-konwencjonalnej, młody człowiek zaczyna dostrzegać poglądy innych, rozumieć, czym jest ideologia. Chce być jej częścią, by zdobyć akceptację świata zewnętrznego, na razie bezkrytycznie dołączyć do obowiązującego systemu. Poziom czwarty nazywa się indywidualno-refleksyjnym. Na tym etapie zdania innych przestają być tak ważne i człowiek selekcjonuje je wedle własnych potrzeb. Analizuje symbole zgodnie ze znaczeniem, demitologizuje wiarę i zaczyna dostrzegać konflikty i napięcia własnych poglądów. Jest to etap wysoce intelektualny, charakteryzujący się skrajną wiarą w siłę krytycznego rozumowania. Piąty etap. Wiara łączna. Przekroczenie podejścia narcystyczno-jednostkowego. Dostrzegamy skomplikowanie i różnorodność świata. Rozumiemy, że wielowymiarowej i współzależnej prawdy najczęściej nie da się wyjaśnić żadnym konkretnym i prostym stwierdzeniem. Rozumiemy potęgę i rolę mitów w kształtowaniu kultury. Następuje tak zwana druga naiwność w stosunku do legend, które odrzuciliśmy. Człowiek akceptuje i popiera inność, pozostając zakorzeniony we własnej tradycji. Szósty etap to wiara uniwersalna. Charakteryzuje się nie tylko świadomością uniwersalnych wartości, takich jak sprawiedliwość, pokój, bezinteresowna troska, ale także życiem przeżywanym w oddaniu tym ideałom. Osiąga go niewielu ludzi: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Joshua Heschel, Matka Teresa. Ale teraz zobaczmy, jak taki rozwój wygląda na przykładzie rozumienia przypowieści o rozmnożeniu chleba. Na pierwszym etapie opuszczasz kościół z płaczem, bo drzazga weszła ci w palet, gdy bawiłeś się w konfesjonale. Na drugim rozumiesz to dosłownie. Jezus zrobił cud i rozmnożył chleb. Proste. Podczas trzeciego uczą cię, że to metafora tego, że każde słowo Jezusa ma moc się spełnić i jest naprawdę dobrą nowiną, która daje człowiekowi prawdziwe życie. Cud rozmnożenia chleba odsłania serce Jezusa, które jest pełne dobroci i miłosierdzia. Jezus pokazuje, kim jest i jaki jest jego stosunek do ludzi. Na czwartym etapie masz takie... Kurde, no widziałem już sporo chleba w życiu, bagietki, bułki, ciabaty, ale nie widziałem, żeby się rozmnażały. To chyba tak nie działa. Jakby wierzę w Boga, ale po co opowiadają mi takie bzdury? Na piątym etapie, pogłębiając swoją wiedzę, rozumiesz, że Żydzi w tamtych czasach, udając się na pustynię, a pamiętajmy, że tam dzieje się historia, przeważnie mieli przy sobie prowiant, ale nie wszyscy. Nauczający Jezus, mimo że sam miał niewiele jedzenia, zaczął dzielić się z głodnymi i tym czynem zainspirował pozostałych do zrobienia tego samego, co uczy nas, że wiara, i to niekoniecznie wiara w Jezusa, otwiera serca, czyni człowieka hojniejszym, a przykład działa lepiej niż słowa. Co więcej, takie rzeczy są nawet do udowodnienia naukowo. Bez cudów i kopulacji mącznej. Rozumiesz, że na wczesnym etapie taki wniosek mógłby być za trudny i że do mądrości trzeba dojść własną drogą. Dlatego powtarzasz swoim dzieciom przypowieść i czekasz. Wilber twierdzi, że na wyższych etapach duchowości możesz być nawet ateistą odrzucającym Boga osobowego i całą religię zorganizowaną, ale głęboko oddanym na przykład misji walki o mniejszości, pokój na świecie czy ochronę natury. I teraz, pamiętając, że te fazy rozwoju duchowego dotyczą pojedynczego człowieka, Wilber dowodzi, że religie Zachodu są uwięzione w narracji z mitów i legend, oderwanych od rzeczywistości. Przez to nie dają wiernym szans i jasnej ścieżki wejścia na wyższe etapy.
Nie zawsze tak było, ale żarliwość i mistycyzm zastąpiły obrzędy, powtarzane mechanicznie i z czasem wręcz ze znikomym aspektem duchowym. Tracąc grunt pod nogami, religie na siłę starały się dorobić sobie filary logiki i wiedzy, zamiast wrócić do korzeni duchowych. Oczywiście istnieją badania, które dowodzą, że ludzie wierzący są statystycznie szczęśliwsi, ale w wierze chyba nie chodzi o to, żeby zgadzał ci się rachunek zysków i strat. Taka logiczna wierząca postawa została bardzo zabawnie skomentowana przez Douglasa Adamsa w Autostopem przez Galaktykę. W pewnym etapie historii pojawia się tam ryba Babel, która umieszczona w czyimś uchu tłumaczy wszystkie obce języki i sygnały tak, że są zrozumiałe. Pada zatem argument, że coś tak niewiarygodnego i skomplikowanego nie mogło się po prostu pojawić samo na świecie, zatem musiał to stworzyć Bóg. Pojawia się Bóg, który zwraca jednak uwagę, że dowód jest zaprzeczeniem wiary, ponieważ gdy jest dowód, nie ma wiary, a gdy nie ma wiary, nie ma Boga. I Bóg znika w podmuchu logiki. Ewangelie nie są wieczne i ludzkość zawsze będzie pisała nowe. Emil Durkheim. Pamiętaj o wsparciu bliźniego, wybierając produkty NordVPN z mojego linku, który znajdziesz pod filmem, chronisz siebie i wspierasz mój kanał. Na tym etapie rozumiesz już kilka sił, które działają na zorganizowane religie i wiernych. Ludzie są bardziej skupieni na doczesności, ponieważ stała się dla nas kusząca i przyjemna. Nowsze twory kulturowe, takie jak państwa, rozgrywki sportowe, koncerty, zagospodarowały ludzką atencję i żarliwość, nie mówiąc już o tych wszystkich fajnych, ładnych rzeczach. Swobodny przepływ informacji pozwolił nam odkryć inne kultury, punkty widzenia i podejścia do moralności. Szukamy rozwiązań zindywidualizowanych i uszytych do naszych potrzeb. Religie, wychodząc poza swoje kompetencje, weszły w konflikt z nauką, co do dziś odbija im się czkawką. I żebyście nie myśleli, że ta dyskusja jest skończona. W Stanach Zjednoczonych z tego powodu 30% obywateli nie wie o ewolucji. I nie mówmy, że nie wierzy w ewolucję, bo to nie jest kwestia wiary. O tym się wie, to trzeba przeczytać, zrozumieć. To nie jest łatwe ani intuicyjne, ponieważ trwało miliardy lat, a mamy średnią intuicję w stosunku do czegoś, co trwa więcej niż 10, 20, 30, no zależy kto ile ma lat. Ale na przykład Dalaj Lama powiedział, jeśli nauka dowiodła, że niektóre wierzenia w buddyzmie są błędne, to buddyzm będzie musiał się zmienić. Orzeźwiające, prawda? Ale nie przedłużajmy już, czas na religię przyszłości. New Age. Przedstawiciele tej filozofii, którym był m.in. Carl Jung czy wspomniany Cal Wilber, odrzucają chrześcijański, choć występujący też w innych religiach, podział na ciało i duszę, sakrum i profanum oraz redukcjonizm, czyli sprowadzenie człowieka jedynie do materii, biologii i chemii. Proponują spojrzenie holistyczne, w którym cały wszechświat, a zatem również ty i ja, mamy w sobie cząstkę boskości, którą możemy odkryć i pielęgnować dzięki pracy nad sobą, medytacji, jodze, aż do osiągnięcia oświecenia. Jeżeli komuś kojarzy się to z buddyzmem, to jak najbardziej wielu filozofów New Age było lub jest buddystami. Charakterystycznym elementem tej grupy jest duży nacisk na siłę woli, która jest w stanie zmienić świat przez praktyki medytacji, choć nie tylko, oraz przeświadczenie o kluczowym, wręcz przełomowym momencie czasów, w których żyjemy. Ciekawą odnogą lub manierą wśród niektórych przedstawicieli New Age jest kolejna próba udowodnienia duchowości na drodze naukowej, a teraz konkretnie na drodze teorii kwantowej, o czym mogliście słyszeć z ust takich ludzi jak Deepak Chopra czy Joe Dispenza. Dwóch głównie pisarzy, którzy mimo braku wykształcenia w dziedzinie fizyki dowodzą, że afirmacje działają właśnie dzięki niej. Dispenza, choć się nazywa doktorem, to nim nawet nie jest, by the way. To według mnie kolejna próba stworzenia duchowości polukrowanej terminologią naukową, a trochę sposób, by sprzedać wam kursy medycyny alternatywnej. Ale Wilbera bym poczytał i posłuchał, bo on się w takie rzeczy nie bawi i jest naprawdę ciekawy. Sekty chrześcijańskie. Kolejnym powodem, przez który w Stanach chrześcijanie mają się lepiej niż w Europie, jest fakt, że pojawia się tam naprawdę dużo nowych odłamów. Są mormoni, metodyści, kwakrzy, Świadkowie Jehowy, Kościół Reformowany, Nazaretu, Boga, serio, są tam ich dziesiątki, jeżeli nie setki. Te odłamy jeszcze nie wystygły, w dodatku nie są tak duże, nie są obciążone historią i biurokracją, więc mogą tym mocniej oddziaływać na swoich członków. Tu jeden ważny punkt. Jak ponownie wzbudzić w ludziach wiarę? Czyli jak podgrzać szarlotkę? Od masy średnio zmotywowanych wiernych lepsza jest mała grupa, ale gorliwych wyznawców. A to można osiągnąć po prostu poprzez
radykalizację poglądów uzasadnioną atakiem na religię lub powszechnie wyznawane wartości, takie jak na przykład rodzina. Widać to doskonale w przypadku naszego kościoła, który jest najbogatszą organizacją w naszym państwie poza... dosłownie naszym państwem i oficjalnie należy do niego 90% obywateli, a mimo to nieustannie skarży się na bycie atakowanym. Ten efekt będzie oczywiście widoczny również w innych religiach, które osiągną swoją masę krytyczną, ale w Polsce widać go jak na dłoni. Wróćmy jednak do USA. Ciekawym odłamem jest tak zwana teologia dobrobytu, czy też Ewangelia bogactwa. To jest odmian protestantyzmu, odbierający Biblię jak dosłowny kontrakt między ludźmi a Bogiem. Jeżeli go przestrzegasz, będziesz zdrowy, ale przede wszystkim będziesz bogaty, a to już tylko krok od... kapitalizm, wieczny rozwój, grinding mindset. Profesor Richard Wolff twierdzi, że kapitalizm śmiało można nazwać świecką religią Stanów Zjednoczonych i choć brakuje mu paru elementów, takich jak wspólnota w klasycznym sensie tego słowa, ponieważ niby mamy grupę ludzi dążących do jednego celu, ale traktujących się jak konkurencja, duchowość, ponieważ duchowość nie jest praktyczna, czy jakikolwiek absolut, chociaż niewidzialna rynka rynku w jakiś sposób jest kandydatem. Poza tym przeświadczenie, że na planecie, która ma ograniczone zasoby, da się nieustannie rosnąć, no to też jest forma wiary. Tym, czego zdecydowanie nie brakuje wyznawcom mamony, jest żarliwość i oddanie sprawie. Dlatego walka o dobrobyt staje się dodatkiem do różnych religii, na zachodzie zwłaszcza protestantyzmu, które ją adaptują, ponieważ żadna, ale to żadna obietnica życia pozaziemskiego nie smakuje tak dobrze jak solidny plik banknotów. W układzie hybrydowym brzmi to też o tyle zdrowiej, że nie powoduje alienacji i pułapki, w której dążysz tylko do pomnażania gotówki i zaczynają otaczać cię jesmeni, chcący na tobie zarobić. Ruchy neopogańskie. Coraz wyraźniej widać wzrost popularności religii wyrugowanych przez nawracanie na chrześcijaństwo. W kontrze zarówno do sekularyzacji, jak i globalizacji ludzie wracają do lokalnych wierzeń i zapomnianych tradycji. Poganie, choć jakby sami tak o sobie nie mówią, postrzegają świat przyrody jako święty. Celebrują wzajemne powiązania wszystkich rzeczy, postrzegając ludzi, naturę i istoty duchowe jako część jednej sieci życia. Czyli panteizm, utożsamienie Boga ze wszystkim, co nas otacza, politeizm, wielobóstwo, czy animizm, czyli pogląd zakładający, że zarówno zwierzęta, rośliny, jak i przedmioty nieożywione posiadają wymiar duchowy. Wśród ruchów neopogańskich możemy wyróżnić m.in. te rekonstrukcjonistyczne, które dążą do ożywienia historycznych religii, takich jak germańskie, słowiańskie czy hellenistyczne, czy ruchy eklektyczne, które łączą elementy historycznego pogaństwa z innymi religiami i filozofiami, jak wika, druidyzm, ruch bogini, czy zyskujący olbrzymią popularność na TikToku trend wiedźm, witch talk. Islam. Nie można poważnie mówić o przyszłości religii bez wspomnienia islamu i zrozumienia powodu jego rosnącej popularności. Zaczynając od podstaw, religia z Półwyspu Arabskiego jest o jakieś 630 lat młodsza od chrześcijaństwa i w porównaniu do niego wydaje mi się, że w pewnym sensie bardziej przystępna. I chodzi mi o to, że mamy Mahometa, tak? On tak samo jak Jezus sam nie pisze, ale dyktuje tekst Koranu swoim uczniom. Umiera w 1632 i tam ciągle trwają wojny. Cześć hafizów, czyli po arabsku strzegących, to są ludzie, którzy zapamiętali treść Koranu, umiera, ale mniej więcej około 650 roku mamy finalny tekst księgi, który wierni czytają i śpiewają w znanym sobie języku. I porównajmy to do chrześcijaństwa, które finalny tekst Biblii zamyka 350 lat po śmierci Jezusa, ale tłumaczy ją tylko na łacinę. Język, którym ludzie przecież nie mówią na co dzień. Ponieważ jeden z wybuchów reformacji w 1517 roku, czyli 1500 lat po śmierci Jezusa, jest chęć przetłumaczenia Biblii na języki lokalne, żeby ludzie mogli ją wreszcie przeczytać. Według mnie efekty tego widać na przykład w statystykach częstotliwości sięgania do świętych ksiąg przez różne religie i odłamy. I tutaj widać, że muzułmanie wypadają dwukrotnie lepiej od katolików, ale spokojnie, nikt nie ma nawet podjazdu do Świadków Jehowy. A skoro mówimy już o odłamach, to islam ma ich tylko 73. W porównaniu z ponad 40 tysiącami sekt chrześcijańskich to nawet niezły wynik. I powodem może być chyba to, że no powiedzmy sobie szczerze, tam... pewnie troszeczkę trudniej je zrobić. I tu dochodzimy do ważnego aspektu tej religii, na który uwagę zwraca nam sam Harris. Islam jest religią aktywnie dążącą do światowej dominacji. Nagroda dla chrześcijanina czy hinduisty zaplanowana jest po śmierci. Natomiast dla muzułmanina chodzi o zwycięstwo tutaj i teraz osiągane przez robienie dzieci, co w dodatku zapewni ci jeszcze wieczną chwałę po śmierci,
damn! To podejście wymaga oczywiście uprzedmiotowienia kobiet, które mogą na przykład nie chcieć cały czas rodzić i chodzić w czarnych prześcieradłach, ale połączone z odrzuceniem poglądów w stylu nadstaw drugi policzek, czy wybiórczym traktowaniem kochaj bliźniego swego, czyni islam łakomym kąskiem dla wannabe samców alfa w stylu Andrew Tate'a, ponieważ znów daje siłę mężczyznom i władzę oraz autorytet niepotrzebujący żadnego zapracowania na niego. Bardzo polecam poczytać w tej kwestii Uległość Michaela Welebecka i pamiętajmy przy tym, że świat islamu wygrał w XX wieku na loterii surowcowej i jest teraz obrzydliwie bogaty. Więc jeżeli nie chciałbyś albo nie chciałabyś, żeby zdominował świat, to popieraj energię atomową i zielone źródła odnawialne oraz jasny podział państwa i religii. Bo wiecie, teraz to jest ta, ale później może być inna. Ateizm. A skoro jesteśmy już przy świeckim państwie, to trzeba wspomnieć o jednej z najnowszych grup niereligijnych, czy też antyreligijnych, a mianowicie oczywiście o ateistach. Razem z postępem cywilizacyjnym, wzrostem roli nauki i ogólnie sekularyzacją, w każdym kraju i wewnątrz każdej religii będzie pojawiać się coraz więcej ludzi wątpiących, kwestionujących święte księgi, chociażby przez to, że są święte, że zawierają prawdy, z którymi nie można dyskutować, że ktoś rości sobie prawo do decydowania o tym, co jest moralne i niemoralne na podstawie słów spisanych setki, a może nawet tysiące lat temu. Jak wspomina sam Harris, przeświadczenie, że doszliśmy już do najlepszych i najwłaściwszych wniosków na jakikolwiek temat brzmi absurdalnie. Powinniśmy nieustannie kwestionować swoją wiedzę, jakby eksperymentować i sprawdzać rozwiązania, a jeżeli pojawią się jakieś inne, które działają lepiej, no to sięgać po nie. A wydaje mi się, że jakby trochę ciężko tego postawę, jeżeli twierdzisz, że twoja wiedza pochodzi bezpośrednio od Boga. Jakby władza absolutna korumpuje absolutnie i chyba podobnie jest z autorytetem. Nie chcę się tutaj specjalnie rozwijać, bo pewnie nie trudno się domyślić, że akurat w tym wypadku będę odrobinkę stronniczy, ale polecam posłuchać na YouTubie debat ateistów Dawkinsa, Harrisa, Hitchensa, Deneta z jakimkolwiek przedstawicielem teizmu, jakby to nie są remisy. Co więcej, nie uważam, że ateizm wyklucza duchowość, czy jakąś taką głębię, ponieważ jakby każdy racjonalnie myślący człowiek wie, że nie odkryliśmy i nie rozumiemy jeszcze wszystkiego, co dzieje się w nas i poza nami, i między nami. Po prostu nie rozumiem, po co w miejscu ekscytujących tajemnic wpisywać słowo Bóg i udawać, że sprawa załatwiona. Ideologie polityczne. Wspominałem już o kapitalizmie, ale oczywiście każda ideologia polityczna jest quasi-religią. Jeżeli grupa ludzi ma silne poczucie wspólnoty w dążeniu do jakiegoś celu, rytuały, symbole, czytają te same książki, a nawet są w stanie umrzeć, walcząc za tę ideologię, to czym to się w praktyce różni od religii? Słownikowo, ideologia ma odnosić się do konkretnych zmian społecznych i politycznych, podczas gdy domeną religii jest doskonałość duchowa i kwestie przekraczające codzienność. Ale jakby to jest tylko teoria. I wiemy, że są na świecie państwa, w których islam jest oficjalną ideologią państwową i są ludzie, którzy w debacie politycznej posługują się terminologią religijną. Tusk to jest, można powiedzieć, personifikacja zła w Polsce. To jest czyste zło. No, mocne odklejenie. Tempo obiegu informacji, miliony fake newsów, półprawd krążących po sieci, jakby upadek autorytetów, wzrost tempa życia, niepewność zatrudnienia, brak wiary w lepsze jutro sprawiają, że ludzie czują zagrożenie, a to ułatwia charyzmatycznym liderom przejmowanie coraz większej władzy i szukanie kozłów ofiarnych w postaci imigrantów, mniejszości czy instytucji międzynarodowych. To przekonuje mnie, że ideologie polityczne w XXI wieku staną się jeszcze bliższe religiom w swoim zaślepieniu i fundamentalizmie. Życie na innych planetach. Przeniesienie ludzkości, czy w zasadzie małej grupy ludzi na inne planety jest co prawda bardziej misją niż religią, ale na ten moment tak odległą i praktycznie rzecz biorąc niewykonalną, że posiada według mnie znamiona religii, a na pewno jakby wiary bardziej niż wiedzy. Budzi żarliwość, jest na swój sposób romantyczna, jednoczy grupę ludzi oddaną pewnej wizji. W dodatku, i to jest według mnie czynnik kluczowy, wynosi cel życiowy wyznawcy poza nasz świat, czyniąc tamten świat istotniejszym od tego. Byłaby to też pierwsza znana religia, której progiem wejścia byłoby zostanie astronautą lub miliardy na koncie.
transhumanizm i osobliwość. W XX wieku nauka osiągnęła rzeczy uznawane kiedyś za wręcz niewiarygodne, czy wręcz boskie. Umieralność dzieci drastycznie spadła, poziom życia wzrósł, szczepionki uratowały życie milionom, kamery pokazały nam, jak wspaniały i różnorodny jest świat, no i udało nam się go opuścić. Nie zdziwi was zatem pewnie fakt, że pojawiła się grupa ludzi, która wpadła na pomysł, żeby tak jeszcze troszeczkę dokręcić śrubę i spróbować przekroczyć to, co dziś uważamy za ludzkie. Na przykład wszczepić nam do głowy implant, który pomoże sterować komputerem bez używania myszki, klawiatury czy smartfona, a w przyszłości być może poszerzy naszą pamięć. Rok temu nauczyli małpę grać w grę mózgiem, no co jest mega imponujące i trochę... Jednak najbardziej znanym transhumanistą jest Brian Johnson, obecnie 46-latek, który wydaje 2 miliony rocznie, by mieć ciało 18-latka. Do tego używa m.in. krwi swojego syna, ale spokojnie, tak naprawdę tylko plazmy, a on swoją oddaje ojcu, więc w sensie swojemu ojcu... Dobra, nie udawajmy, że nie brzmi to chociaż trochę niepokojąco. Podobnie jak plany stworzenia sztucznej inteligencji, jakby niby wszystko jest spoko i to może być niezwykły przełom w dziejach, być może największy, ale... W człowieku jest odrobina niepewności, jakby czym to się skończy, i apele o ostrożność wydają mi się jak najbardziej na miejscu. Wyznawcy transhumanizmu wierzą, że technologia pozwoli nam wejść na kolejny etap ewolucji, zakładając, że się przy tym nie potkniemy. Jednocześnie uczyni wynalazców i inwestorów tej technologii gronem kapłanów. No bo nie trudno na przykład wyobrazić sobie sytuację, gdy ktoś sprzedaje ci kurację zapewniającą dodatkowe 10 lat życia w zamian za... cały twój spadek? Albo jakiś abonament, który zaczynasz płacić od 50 roku życia? Jakby wiecie, sprzedawanie życia po śmierci to żadna nowość. Czas, by ktoś sprzedał nam życie na ziemi. Oczywiście nie jest to wyczerpująca lista religii, jakie zyskają popularność w XXI wieku, ale myślę, że możemy mówić już o cechach, które powinny posiadać niektóre z nich lub które będą posiadać niektóre z nich. Poza nagrodą, po śmierci, skupienie na misji tu na ziemi. Kameralność, bliskość z wyznawcami, oparta na silnym poczuciu wspólnoty. Umiejętność samokrytyki, dostrzeżenia swoich błędów i posypania głowy popiołem. Eklektyzm, czyli otwartość na elementy innych wierzeń, ideologii, takich jak medytacja, humanizm, ekologia czy pochwała bogacenia się. Skupienie na osobistym rozwoju duchowym i doskonaleniu się, a nie bezkrytycznej wierze. Zwrot ku naturze, zwłaszcza po tym, co ludzie zrobili jej w XX wieku. Nawiązanie do zapomnianych lub marginalizowanych tradycji i rytuałów. Demonizacja innowierców. Tu zwłaszcza największe religie. Postępujący romans z polityką. Jak wyżej. Na koniec powiem wam, jakie jest moje zdanie w kwestii tego, czy religia jest nam potrzebna. Tak, pod warunkiem, że jest to religia, która chce przekonać nas do siebie dobrym przykładem, a nie straszyć nienawiścią, nie podważać faktów naukowych, nie wpychać się do polityki. Jeżeli taka religia jest możliwa, no to niech nas prowadzi do zbawienia. Amen. Włożyłem w ten film sporo pracy, więc jeżeli skorzystasz z oferty mojego partnera, NordVPN, to przyczynisz się do rozwoju mojego kanału i z góry. Dziękuję. A jeżeli dotarłeś aż tutaj, tu, do samego końca, to możesz zostawić mi specjalny komentarz. Fin. Dam ci serduszko i będzie mi mega miło, że tak uważnie oglądasz. Cześć.